pośrednio autobusu. Bardzo ładnie, można powiedzieć, autobusy z martwym systemem. Procedura się targową zaczęliśmy latem tego roku i mało kto wierzył, że uda nam się jeszcze w tym roku te autobusy dostarczyć na zajęcie. Przyjechały kilka dni temu. Są to autobusy uporządkowane w Polsce, w Słupsku. Producentem jest firma Scania, która pierwszy raz nam autobusy sprzedała 21 lat temu i te autobusy jeżdżą do dzisiaj. Dlatego też jestem bardzo zadowolony, że po raz kolejny udało nam się zakupić autobusy właśnie tej marki, bo wiem, że autobusy będą jeździły i będą służyły na mieszkańcom Kolina przez wiele, wiele lat. Są to autobusy na skroś nowoczesne. Bardziej nowoczesnych autobusów w Europie i na świecie w tej chwili się nie produkuje. Są one przystosowane pod względem ochrony środowiska, jak i też pasażerów. Przede wszystkim pasażerów. I tych najmniejszych, kilkuletnich, i tych najstarszych, których bardzo zachęcamy do korzystania z naszych usług. Posiadają cały monitoring wewnątrz i zewnątrz autobusu, klimatyzację, a także system sprzedaży biletów pasażerskich. Tych autobusów jest 8. Otrzymali je najlepsi kierowcy MZK, którzy wiem, że będą dbali o te autobusy, tak jak swoje własne, bo przez wiele lat pracy w MZK na to zasłużyli. Jestem przekonany, że autobusy marki Scania będą funkcjonowały, będą jeździły dla nas, dla mieszkańców naszego miasta przez wiele, wiele lat. Spowodują to, że coraz więcej mieszkańców naszego miasta będzie korzystało z naszych usług. Bardzo bym prosił pana prezydenta o przekazanie kluczyków dla kierowców, którzy już od pierwszego dnia świąt wyjadą tymi autobusami na ulicę Konina. Dziękuję bardzo. Panowie parlamentarzyści, państwo radni, drodzy państwo, którzy jesteście świadkami dzisiejszej uroczystości, chciałbym wyrazić nasze głębokie podziękowania dla instytucji zarządzającej Wielkopolskim Operacyjnym Programem, bowiem to od Urzędu Marszałkowskiego nasze miasto uzyskało tych 8 autobusów w ramach tego projektu, który był wcześniej przez nas złożony i zaakceptowany w Poznaniu. Ten projekt jest szerszy, bowiem obok autobusów będziemy mieć jeszcze punkty przesiadkowe w naszym mieście, będą wypożyczalnie rowerów, będzie 100 rowerów miejskich, panowie, będziecie mogli ewentualnie z nich skorzystać. Będziemy mogli z nich skorzystać. A więc to, co dziś dokonuje się, jest częścią, dużą częścią większego projektu i chciałbym wszystkim ludziom, którzy pełnią misję publiczną, którzy przyczynili się do tego, że te autobusy dziś możemy przekazać do eksploatacji, bardzo serdecznie w imieniu własnym, w imieniu moich współpracowników i mieszkańców Konina bardzo serdecznie podziękować. Chciałbym państwu powiedzieć, że kiedy dziś pan redaktor Szafrański męczył mnie w autobusie, żebym opisał, co tam jest i co może być jeszcze, doszedłem do wniosku, że w tych autobusach jest jeden zbędny element, mianowicie kasowniki biletów. A więc postaramy się, żeby wspólnie z Radą Miasta dążyć do tego, by w roku nadchodzącym, pod koniec tego roku, podjąć decyzję, by naszym mieszkańcom te kasowniki nie były potrzebne. A jeśli nie wszystkim, to przynajmniej tym młodym ludziom, którzy uczą się w naszych szkołach ponad gimnazjalny, bo jeszcze takie nazywamy. Panowie posłowie, państwo radni, bardzo wszystkim dziękuję, a tym spośród pracowników MZK, panom kierowcom, którzy oczekują na wręczenie kluczyków,
Życzę, aby ten sprzęt służył wam, panowie, niezawodnie, byście mieli ogromną satysfakcję z wykonywanej pracy, potem czynicie to dla wygody, by zaspokoić potrzeby mieszkańców naszego miasta. Wszystkiego dobrego, niech wam szczęście sprzyja. Jeśli można, dwa słowa od marszałka województwa wielkopolskiego, marszałka Woźniaka. Z wielką satysfakcją i przyjemnością dokonało się to, co wzbogaca miasto Konin o kolejne autobusy, i to jakie autobusy. Ja pamiętam, jak przyjechałem do Konina, jeszcze taka zerówka chodziła, to były stare Jelcze. I pamiętam, jaki był kłopot chociażby z osobami niepełnosprawnymi, co to znaczyło, żeby kogoś takiego do autobusu włożyć. To było graniczące z cudem. A teraz proszę bardzo, podłoga taka, że się wjeżdża, nisko podłogowy autobus i naprawdę są to najnowocześniejsze autobusy, jakie można było w tej chwili przekazać. To wszystko dzieje się dzięki obszarowi też strategicznej interwencji i innym środkom, które pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Funduszu Operacyjnego. I gratuluję prezydentowi Józefowi Nowickiemu, starostwie Bielikowi, że w pewnym momencie też zdecydowali się na to, jeszcze Małgorzacie Waszak, wcześniej staroście, że zdecydowali się na tą walkę o OSI, w której, no, nieskromnie powiem, że też uczestniczyłem. I ta walka o OSI skutkuje i tymi środkami na autobusy, na ścieżki, ale także na inne rzeczy, które za chwil parę, mam nadzieję, panie prezydencie, będzie pan mógł wspólnie z nami przecinać i otwierać. Tak więc niech się dobrze dzieje. Panowie, w waszych rękach radość obywatela, który będzie fajnie podróżował tymi autobusami. Wszystkiego najlepszego. Panie prezydencie, panie doktorze, szanowni państwo. Święta Bożego Narodzenia to radość. A radość sprawiona przez prezydenta, przez Radę Miejską, służy mieszkańcom. I ten prezent jest naprawdę pięknym prezentem, przede wszystkim dla mieszkańców Konina i okolic. To oni będą korzystać z tych autobusów i życzę bezpiecznego korzystania, a kierowcom tej przyjemności podwożenia i służby również dla ludzi. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Ja jestem przedstawicielem Kielmiskania. To wszystko już zostało powiedziane o tych autobusach, że są najbardziej ekologiczne, że są najnowocześniejsze, że w sumie to jest najnowszy produkt. Nie ma tutaj nic więcej do powiedzenia. Ja tylko bym chciał powiedzieć od naszej firmy, że autobusów jest 8, ale chciałbym przekazać 9, taki mniejszy, ten panu prezydentowi w nagrodę i na pamiątkę tego dzisiejszego dnia. Jest 9. Skala 1 do 50. Sprawdzimy? Dziękuję bardzo państwu za przybycie. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia chciałbym
wszystkim tutaj mam zgromadzony zdrowych, spokojnych świąt, a naszym kierowcom szeroki drogi. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na wspólną wieczerzę. Zapraszamy panowie też.